jedzenie i udajemy się do Universal Japan Studio. A potem być może przeprawimy się przez rzekę statkiem i odwiedzimy również największe akwarium w Osace, jakie jest. Nie jestem pewien, czy tam jest wstęp darmowy, czy nie, ale sprawdzimy to na miejscu. No a potem mamy już zabukowany hotel w okolicach akwarium i zobaczymy, co nas tam spotka, kogo poznamy. Więc nowy dzień, kolejny jen. No dobrze, znowu wydam pieniądze na pierdoły. Mamy tutaj automat z wróżbami. Ale robię to w celu doświadczalnym i tylko dla was tak naprawdę. Na szczęście mamy automat 7-Eleven obok, więc uzupełnimy stan gotówki. Ale zobaczmy. Kosztuje to aż 200 jenów, więc całkiem sporo, więc rzucamy jedną monetkę. Rzucamy drugą monetkę. I chyba pani idzie po to, żeby nam przynieść... Wow! No i poszło. Miejmy nadzieję, że wróci. Jest, zniesie naszą wróżbę. Pięknie. Tak więc wróżba, jaką dostałem, jest oczywiście bardzo uniwersalna. To jest karteczka po angielsku między innymi. I pomimo nierealistycznych celów, sprostasz im, jeżeli im pomożesz. Płać więcej przy podziale rachunku, bo przyniesie ci to wielką fortunę. Ktoś przyniesie ci niesamowity pokój. Takie spotkanie zdarza się raz w życiu. I poproś o pomoc w pracy, żeby odciążyć swój umysł. Bardzo uniwersalny, pewno skorzystam, ale nie przekonam się. Właśnie zjadłem w bardzo miłej, sympatycznej restauracji. A oczywiście nikt nie mówił po angielsku, ale takie są najlepsze, ponieważ tam można dużo zjeść tanio i zawsze jest bardzo smacznie, a obsługa mimo wszystko jest przemiła. A trzeba tylko użyć jednego magicznego słowa, gdzie podają ci menu, które jest całkowicie po japońsku. Pytasz się o sosumewa, czyli co polecasz. Zawsze coś dla ciebie wybiorą i jeszcze nie zdarzyło mi się, żeby to było niedobre. Więc to jest najlepszy patent, jaki mam, jeśli chodzi o jedzenie w Japonii. Sobie myślę, że chciałbym spojrzeć na Japonię oczami Japończyków, ale potem zdaję sobie sprawę, że może lepiej nie. Ponieważ może oni nie dostrzegają tej całej magii poprzez to, że żyją tutaj cały czas. A ja tak naprawdę patrząc na to, to czuję się cały czas jak we śnie. Więc jestem ciekaw, ale z drugiej strony chętnie zachowam to, co widzę swoimi oczami. To, co czuję swoim sercem, bo jest to przepiękne. Jesteśmy właśnie w Universal City Walk w Osace. Jak widać, jest tu masę stylizowanych miejsc, restauracji. Wszystko związane z wytwórnią Universal Studio. Zobaczmy, co nas tu czeka jeszcze.
jesteśmy w Universal Japan Studio. I zobaczymy, co nas tu czeka. Jak na razie wygląda ciekawie. Nie planowałem tutaj wchodzić tak naprawdę, ale stwierdziłem, że raz się żyje. Bilety nie są takie tanie, bo kosztują 7800 za cały dzień, ale jak już tu weszliśmy, to mamy dostęp do wszystkich atrakcji. Dlatego spędzimy tutaj trochę czasu dzisiaj na pewno. Gdzieś tam w oddali widziałem Hogwart. Sądzę, że to będzie dobry punkt, żeby rozpocząć naszą podróż, skierować się do Hogwartu, a po drodze co spotkamy, to spotkamy. Więc dla wszystkich miłośników Harry'ego Pottera czekajcie, bo na pewno będzie się działo. To mi wygląda na roller coaster. Chyba spróbujemy się przejechać na nim. 30 minut oczekiwania, ale to nie problem. Mamy czas. Przejażdżka rollercoasterem była całkiem spoko i chyba całkiem dobra, bo dwóch gości obok mnie zemdlało w trakcie niej, ale siedzieliśmy akurat w pierwszym wagoniku, więc mieliśmy najlepsze wrażenie. Tak więc można wnioskować, że było dobrze, skoro stracili przytomność. Jeżeli spotkasz dinozaura, to nie uciekaj i nie pokazuj mu jedzenia. To jest dobra rada. Teraz się tym przejedziemy. Dobrze, przelecimy się teraz z pterodaktylem. Zobaczymy, jak nas żołądek to zniesie i ile osób odpadnie. Jak widać, jedzie się głową do przodu. To będzie dosyć ciekawa przejażdżka. Tak więc przelot z pterodaktylem zaliczony. Chyba to był najciekawszy roller coaster, w jakim jechałem w życiu, bo siedziało się po prostu do przodu głową skierowanym i się leciało i pod ziemią, do góry nogami, czego tam nie było. Po prostu niesamowite, polecam zdecydowanie.
Świata totalnie przerósł moje oczekiwania. Spodziewałem się jakichś delfinów, jakichś typowych wodnych pokazów, a okazało się, że były wybuchy, były petardy, bazuki, samoloty, wszystko. A za mną dziewczyny właśnie pokazały. Mamy towarzystwo. A teraz może wreszcie uda nam się dotrzeć do Harry'ego Pottera. Ha!
1, 2, 3, incendia! Jesteśmy już po przejażdżce po Hogwarcie i było to jedno z bardziej niesamowitych przeżyć, jakie miałem. Było to mieszanka jeżdżenia fizycznego i wirtualnego i muszę przyznać, że efekt był fenomenalny. Smoki, Quidditch, wszystko, zjawy, dosłownie wszystko było niesamowite, sprawa. Zaliczyliśmy podróż po Hogwarcie wewnątrz i na zewnątrz. Roller coaster był dosyć lightowy w porównaniu do tych poprzednich, ale ciągle jesteśmy w wiosce. Jak widać, super wrażenia. Faktycznie można się poczuć, jakby się było w prawdziwym Hogwarcie. Więc Universal Park jest naprawdę super w osadce. Bilet jest trochę drogi, ponieważ kosztuje 7800 jenów, to będzie jakieś 70-65 euro, ale warto, zdecydowanie warto, bo jest tutaj co robić, jest tutaj czego doświadczać, choćby dla samego rollercoastera z parku jurajskiego, fenomenalne. No i show są niesamowite, więc naprawdę polecam tutaj zajrzeć.
Czekam na swoją kolej, żeby przejechać ze Spider-Manem teraz. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Chyba z okularami 3D. Nie mam pojęcia, ale będzie ciekawe. Przejażdżka ze Spider-Manem była równie fajna jak ze starym Potterem, ponieważ było to również tak pół na pół fizyczna jazda i wirtualna jazda. No niesamowite efekty tutaj są, niesamowite wrażenie. Naprawdę warto tutaj wpaść. Jak widać, robi się już ciemno, a ja cały dzień już chodzę po tym Universal Studio Japan i ciągle nie widziałem tak naprawdę wielu rzeczy, ale pewnie już nie zobaczę, bo część atrakcji jest zamkniętych, ale naprawdę jest niesamowicie. No popatrzcie tylko na to, jak to wygląda. Właśnie sobie przetarłem palcem obiektyw kamery i dostałem niesamowity efekt światowy. Podziwiajcie. To wygląda naprawdę dobrze. Wystarczy już na dzisiaj. Będę zmierzał powoli do swojego nowego hotelu, w którym śpię. Poprzedni był cudowny, bardzo wygodny, ale chętnie zmieniam je, żeby poznawać nowych ludzi, żeby znaleźć nowe miejsca. A ten przynajmniej jest blisko, niedaleko tak naprawdę Universal Studio Japan. Nie planowałem tutaj wchodzić tak naprawdę dzisiaj, ale nie żałuję. Jest to warte tych pieniędzy i naprawdę można się tu świetnie pobawić. Same roller coastery są niesamowite. Uczucie, jakie jest, gdy jest się w wiosce z Harrym Potterem lub w Hogwarcie, to jest po prostu nie do opisania. Odtworzyli to fenomenalnie. No i oprócz tego jest tu masę innych rzeczy. Show z wodnym światem, park jurajski z tym rollercoasterem, gdzie się leciało z pterodaktylem. No po prostu niesamowite wrażenie, naprawdę. Polecam i mogę tylko tyle powiedzieć. No polecam, no super sprawa, naprawdę. Long time.
don't.